Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Babrak, gramy sobie w Gothic wersja rozszerzona dzisiaj, jak zwykle. Okej. Okay. Skończyliśmy tutaj, w kamiennej fortecy, ponieważ zdobyliśmy pierwszy kamień ogniskujący, właściwie drugi. Pierwszy zyskaliśmy od Korkaloma, gdzie go zyskaliśmy właściwie. Ten kamień ogniskujący, od Nerasa, właśnie. Okej. Okay. Teraz trzeba... Poczekajcie, co to jest kamień z górskiej fortecy. Okej, okay, tu już nic ciekawego. Zostać guru to, to później zostaniemy, ponieważ chyba i tak zostaniemy guru, chyba możemy dopiero zostać w czwartym rozdziale, tak mi się wydaje. W tym już chyba nie możemy. Okej, okay, dobra. Teraz, gdzie się udało, muszę chwilę pomyśleć. Gdzie jest najbliżej? Najbliżej będzie prawdopodobnie Diego. Tak. Najbliżej będzie pan Diego. Pan Diegos. Także idziemy do pana Diegosa. Troszkę jest ciemno, wybaczcie, ale no niestety akurat taka pora dnia się zrobiła. Zmierzch. Także udajemy się do pana Diego. Jak najkrótszą drogą, czyli chodźmy po prostu tędy. Czekajcie, tu jakoś można zaskoczyć? Tak, tutaj można zaskoczyć oczywiście, żeby sobie troszkę tej drogi zaoszczędzić. Hop. I hop. Ło! Wow, czarny goblin się tu jest respił. Okej. Okay. Całkiem fajne. Ale tam chyba nie ma co iść. Tam chyba już nie ma goblinów, tak mi się wydaje. Tylko ten jeden się tu jest respił. Tak, bo je słychać. A nic nie jest tam słychać, także możemy stąd iść. I najbliżej będzie do... Diego. Potem możemy udać się do pana Gorna i na końcu do pana Militana, tak mi się wydaje. Że w tej kolejności będzie chyba dość rozsądnie. Ale chyba tak. W sumie teraz chyba najbliżej będzie do Gorna, tak mi się wydaje. Czekajcie, tak myślę. No. Do Gorna chyba pójdziemy, wiecie? Tak mi się wydaje, poczekajcie. Jeszcze chwilę pomyślę. Tak. Chodźmy do Gorna. Do tej kamiennej fortecy, tylko czy się chcemy przespać teraz, czy nie? Bo będzie strasznie ciężko widać. Dobra, to chodźmy się przespać gdzieś. Jakieś łóżko trzeba znaleźć. Chodźmy się przespać i następnego dnia odwiedzimy tutaj pana Gorna, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Także już lecę. Szukamy jakiegoś tutaj domu. I jesteśmy w starym obozie. Ja sam mało widzę przez to, że niestety jak zwykle na zimie słońce o tej porze. Hej, ty! Hej, ty! Wyłaź z mojej chaty. Chciałbym być. Sam dobrze mi zrobił. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o bicie wszystkich postaci, czego tu szukałem? To i tak je wszystkie zabijemy. Znaczy, jeżeli chcemy oczywiście, bo nie musimy ich zabijać, ale jeżeli chodzi o exp, jeżeli bardzo chce się uprzeć na expa i załóżmy mieć jakiś wysoki poziom pod koniec gry, to w rozdziale czwartym, czy tam nawet pod koniec rozdziału czwartego, mogę tutaj przyjść i pozabijać wszystkich w starym obozie. Znaczy pozabijać, no w sumie pozabijać tylko cienie i strażników, głównie strażników, którzy będą mnie atakować i cienie, które będą chciały ze mną walczyć, tak? Natomiast kopacze chyba nie ma sensu bić i każdy będzie przede mną uciekał, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że jest samobójcą. No to wtedy, jeżeli jest samobójcą, no to to już nie jest moja wina, że zginął, tak? Ja mu tylko troszkę pomogłem w tym. Okej. Okay. Chodźmy tutaj, bo tutaj jest właśnie kamienna forteca. Potem pójdziemy do pana Diegosa i do pana Miltenosa. Tak. W sumie teraz by się przydał ten zwój teleportacyjny, szkoda, że go... Zużyłem tak łatwo, no ale tam to gdzieś. Uwaga, będzie nie zabij się. Okej. Okay. Przepłyniemy sobie. O, tu są jakieś szczury. Tylko nie pamiętam, gdzie był Gorn, wiecie? Troszkę zapomniałem niestety. Okej. Okay. Zapiszmy grę. Na jedyneczkę oczywiście i lecimy.
Hop, hop, hop. Szczury. Ok, niektóre, jak wejdzie kryt, to schodzą na hita. Jak nie wejdzie kryt, to schodzą na 2. Ok, usłyszałem pana Gorna. Panie Gorn, gdzie pan jest? Tutaj. Już mnie zabrałeś, ekspa, widzę. 2 zębaczy mi zabrałeś. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. No, cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Okej. Już tam lecimy, bardzo proszę. Trochę się boję o Gorna, jeżeli chodzi o ten pień, żeby z niego nie spadł, bo jeżeli będzie z niego spadał, to będzie dość ciężko wykonać tego questa. Praktycznie będzie to niemożliwe, jeżeli będzie z tego spadał. Także troszkę się pewnie z tym pomęczymy. No ale Gorn jest przekoksem, tak? Jest nieśmiertelny. Poza tym jest mistrzem władania walki bronią dwuręczną. Także zabicie zębaczy to dla niego pestka jest po prostu. I ma nawet jakiś tam ciekawy topór. Jak to? Aha, dostałem prostu, dobra. Okej, okay, mamy się, że nie dostajemy żadnego ekspa żadnego. Okej, okay, jeszcze ten zębacz oczywiście. Kolejne tutaj exp. Super, po prostu super. Cieszę się. Kolejne zębacze. Serafisy. Serafisy i zębacze to są super, niezłe klacze. Dobra. No proszę ich zabijać. Oczywiście mu pomożemy, żeby nie było, że jestem jakimś lamusem, który tylko udaje, że jest silny. Bo myślę, że Bezie też jest nawet silny na ten poziom gry. Na ten etap gry, można powiedzieć. Okej, okay, chyba to wszystko. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Okej. Okay. Zapiszmy oczywiście grę. Psianka. Tu mam nadzieję, że jest pewien zwój, który mnie bardzo interesuje, czyli mianowicie przemiana chrząszcza. Jest. Super. Bo ja tego zwoju nie miałem, a jest on bardzo... praktycznie jest kluczowy, żeby przejść do kolejnego etapu tutaj tej misji. Osoby, które oglądały, znaczy już, które znają Gothica, wiedzą o czym mówię. Osoby, które nie grają w Gothica, no to zobaczą o czym mówię. Panie Gorn, proszę się nie bugować na tej ścianie, tylko proszę iść za mną, tak? Ja to się boję, jak będzie z tym konarem pnia. Jak ty po tym przejdziesz, po tym drzewie, które tam wisi? O właśnie, to jest to drzewo, po którym Gorn będzie musiał przejść. Fuck. To jest chyba... Chyba prowadzenie towarzyszy w każdym Gothicu jest wyzwaniem. Ale to zresztą nie tylko w Gothicu, to też w innych grach też. Też często jest spotykanym właśnie błędem i trudnością. Okej. Okay. Co tam ciekawego jest? Tam nic chyba ciekawego nie ma, także możemy tutaj się udać. Chodź, panie Gorn. Zapieprzamy szybciutko, szybciutko. Telekinezy już nie mam, także... Troszkę szkoda, ale spokojnie, to się jeszcze rozejrzę się. Potem tutaj... Czekajcie, żebym coś widział. Tu nic nie ma. Dobra. I teraz, uwaga, czeka nas wyzwanie. Zapisujemy. Panie Gorn, zapraszam.
Jest! Przeszedł chyba, o fuck. Fuck, Bezi szybko. Czekaj, zapiszę grę, bo udało się, Gorn przeszedł. O fuck. Fuck, Bezi, cofaj się. No nie, no Bezi, no co żeś zrobił, kretynie. Co żeś zrobił? Miałeś się cofnąć, a ty stałeś w miejscu, jak cię gryzł w dupę. Odgryź ci dupę, Bezi, po prostu ten zębacz. Nie bójmy się tego stwierdzić. Fuck, gryzie mnie? Nie. Okej, okay. Gorn. Ja to cię lubię, wiesz, naprawdę cię lubię. I się pozabija, a ja sobie w tym czasie go prawie. W końcu ktoś, kto mi pomaga, nie? Ale ci, te osoby pomagają mi z własnej woli, dlatego są moimi przyjaciółmi, tak? Dlatego w dalszej części gry właśnie te osoby, Milton, Gorn, Lester, Diego, to są osoby, które nie musiały pomóc bezimiennemu, a pomogły. Także dlatego ich szanuję. Chodźmy się tu jeszcze przejść, jakieś polne ziela, jakieś tutaj pewnie jakieś pierdoły. Nieciekawe. Albo i ciekawe. Okej. Okay. Tu jeszcze jest. Także widzicie. Okej, okay, Gorn coś nam powie. Na górze jest chyba jakaś platforma, ale wątpię, żeby udało się nam wspiąć tak wysoko. Musimy znaleźć inną drogę. Ja już wiem jaką drogę. Spokojnie, nie przejmuj się. Ja już wszystko wiem. Także dlatego tutaj troszkę, że tak powiem, Gorn dał odetchnąć Beziemu, bo jednak Bezie cały czas walczy za nich, tak? Także niech troszkę powalczy tutaj Gorn. Tak samo jak Lester walczył, pomagał. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Okej. Okay. No też to jest oczywiście wskazówka. Specjalnie pokazane są chrząszcze, żeby osoba, która no jakby się domyśliła, co ma zrobić, tak? Okej, okay, dobra. Przede wszystkim trzeba się uzdrowić. Dobra. I weźmy sobie ten zwój, który zdobyliśmy w skrzyni. Mianowicie przemiana w chrząszcza. Okej. Okay. Patrz, Gornie, zobacz, jestem chrząszczem, widzisz? Cześć chrząszcze, cześć, witam was. Jestem jeden z was. Cześć. I sobie tutaj wtedy przechodzimy. Przemiana w chrząszcza. I znalazłem tutaj Enter. Możemy się swobodnie przemienić normalnie w człowieka. Okej, okay, panie Gorn, widział pan? Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, wiem. Możemy iść dalej. Dokładnie. Oczywiście chrząszczy nie będę zabijał, bo to są fajne istoty, a ekspa za nie powiem nie ma, także bez sensu je zabijać. Oczywiście tu są zębacze, które będę chciał pozabijać. Chodźcie. Okej, okay. Ładnie Gorn, ładnie, bardzo ładnie. No chodźcie. Okej, okay. Jeden pad. Jeśli już dwa padły, okej. Okay. Kolejny pad. No chodźmy. Chodź tu. O, olbrzymi zębacz. O, ten jest boss. To jest boss. Siła plus jeden, super. Olbrzymi zębacz. Kolejny boss zabity. Bardzo fajnie. Dzięki temu troszkę tej siły zdobędziemy. Oby więcej takich bossów było. My się ucieszę dzięki temu. Hop. Oczywiście grę zapisujemy. I przeszukujemy całe miejsce. To jest taka powtarzalna trochę sekwencja. Powtarzana przez każdego gracza gotikowca. O, tak mogę to nazwać. Gracza, który gra w gotika.
powtarzana. Tu można wejść do góry? Można wejść do góry, ale nie chcę, jeszcze tego nie chcę robić, bo jest ze mną Gorn i nie chcę, żeby on się tutaj zgubił. Także chodźmy tutaj z nim. Tylko szczerze mówiąc, ja zapomniałem, gdzie tu trzeba iść. Serio, zapomniałem. Chodźmy tutaj. Tak, bo zapominałem, gdzie tu trzeba iść. Chodź, Gorn. Chodź, mi pomożesz, bo nie pamiętam. Tu są jakieś... te. Hop. Da, zabij go, dobra. Cieszę się. Ładnie to zrobiłeś. I siekaj tamtych. Ja ich zwracam uwagę, a ty siekaj. No, zabij. Okej. Okej, zabite. Oczywiście Gorn jest ode mnie silniejszy na tym etapie gry. No i ma lepszy topór ode mnie, znaczy ma lepszą broń. Ja mam jeszcze miecz chyba z drugiego rozdziału. Niestety, smutno trochę to, ale prawdziwe. Okej, jakiś piekielnik. Nie pamiętam, gdzie tutaj się szło i teraz się boję i z Gornem, żeby nie zginął gdzieś niepotrzebnie. Znaczy, żeby się nie zgubił, bo on jest nieśmiertelny, także zginąć nie może. Natomiast zgubić jak najbardziej się może. Okej, chodźmy tutaj. O! Cieniostwór! Jaki wielki ten cieniostwór. Co on taki wielki, czy mi się wydaje? Weź, znaczy, Gorn, pomóż mi. Pomóż mi. Zabij go. Zabij go. Zabij go. No kurde, Gorn, miałeś go zabić. Czemu go nie zabiłeś? Jak ci go mówię, żebyś go zabił, to masz go zabić. Ja go tutaj, jakby byłem przynętą. A ty miałeś go zasiekać po prostu. Dobra, jeszcze raz. No niestety. Gorn, jesteś tutaj? Jesteś tutaj. Dzięki, Gorn, pomogłeś mi naprawdę. Udało się go troszkę zbagować. Znaczy w sumie nie zbagować, po prostu atakowałem idealnie. Tak, trzeba atakować po prostu. Tak się po prostu robi. Okej, Gorn tu je wszedł, także jest to bardzo miłe. Okej, tego nie możemy przeszukać. Tego też nie. Ale te skrzynki jak najbardziej możemy przeszukać. Przemianę w jakiegoś tam. Jest kamień. O nie. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak. Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Okej. Szkoda, że nie możemy mu nic dać w zamian za to, że nam tak pomógł. Poczekajcie, zobacz, czy mam te wszystkie kamienie, żeby nic się nie zbagowało. Oczywiście są. Cieszę się. Tak, są? Jeszcze sprawdzę. Tak, jest, okej. Chodź, chodź go, idziemy. Czyli udało się znaleźć, ale to jeszcze nie wszystko. Także Gorna sobie odprowadzimy. Bo nam bardzo pomógł, naprawdę nam pomógł tutaj bardzo. Byśmy się musieli męczyć z tymi zębaczami w ogóle, z tym wszystkim tałataństwem. A tak to wszystko elegancko, szybko poszło. Nasz duet był piękny. Ja fokusowałem ich, a Goni po prostu wykończył, bo ja mam większy... Ja mogę bardziej unikać ciosów, tak? Bo NPC-ty raczej tak sobą z tym unikaniem ciosów, ale... Za to on ma większy damage, tak? On ma większy damage, a mam... O, troll! Skąd tu się wziął troll? O jasna cholera! O, a jasna co to za monstrum? Cholera, co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? O. To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Jak, to nie można go zabić? What the fuck, serio? Czekajcie, ja chcę zobaczyć to. Ej, rzeczywiście. A mam jakieś pomniejszenie potwora, czy nie? O nie. A nie, można go zabić. Łetam, to co ty gadasz? Gorn. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Do zobaczenia. Oczywiście pójdziemy sobie tutaj na górę. Bo chcę przeszukać to miejsce w 100%, żeby nie było. Oczywiście gra zapisana.
I lecimy dalej. Troll pozabijany. Co tu jeszcze jest? Aha. No, ogólnie wstępnie ten kamień ogniskujący powinien być tutaj, ale został przeniesiony i znalazł się w tamtej skrzyni. Okej. I wiem, że tutaj można było jakoś przejść na górę, tylko nie pamiętam, jak to się robiło. Poczekajcie, musimy wejść nie tędy. Trzeba, dobra, zejdźmy sobie po prostu tutaj w ten sposób. O nie, już ja to zrobiłem chyba, tak. Pokiczkałem to troszkę, no ale to nam i tak troszkę zajmie, bo to myślę, żebym zrobił w ten sposób, że jeden odcinek, jeden kamień ogniskujący. W ten sposób będziemy mieli 4 odcinki i potem, no będzie już 4 rozdział, tak. I mam nadzieję, że w 4 rozdziale będzie już coś ciekawego, jakieś nowe questy, coś w tym stylu. Okej, możemy tutaj troszkę sobie wejść na tą górę. Zobaczmy, co tam jest. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Niestety. Dawno tutaj nie byłem. Bardzo dawno temu. Hop. Hop. I oczywiście razi mnie słońce strasznie. Kuźwa, jakieś zasłony chyba muszę sobie kupić. Bez tych zasłon to jest dość ciężko. Znaczy w nocy mi się tu fajnie gra. Okej. I tutaj można chyba jakoś było chwilę przewrócić, czy coś w tym stylu, żeby tam się dostać. Aczkolwiek, czy ja tutaj za pomocą akrobatyki bym doskoczył? Tak, ale pamiętam, że chyba można tutaj było jakoś chwilę chyba jakoś, nie wiem, przewrócić, czy coś w tym stylu. Nie ma tutaj tego filara. Albo mi się pookręciły te miejsca. Poczekajcie, jestem ciekawy, czy mogę tutaj doskoczyć, ale chyba nie. Chociaż w sumie... Będzie. Napiszmy go na jedyneczkę. Staniemy tutaj. No nie, no fuck. A jak ja mam tam doskoczyć? To jest w ogóle możliwe? Może tutaj stąd. No kurde, nie da się. Może z rozpędu? Może użyć mikstury szybkości? Poczekajcie, mogę tak zrobić. Mogę zrobić coś takiego, że wypiję mikstury szybkości. I zrobimy po prostu taki idealny wyskok. Uwaga, taki idealny musi być. Musi być, musimy się odbić z progu jak Adam Małysz. Uwaga, jak Adam Małysz. Jak Adam Małysz! Kurde no! A tak blisko było! Nie, nowa gra! No nie no, czemu ten przycisk jest na górze? Ile razy ja go kliknąłem, to mnie po prostu... rozwala. Ja już go chyba kliknąłem ze 100 razy podczas tej serii. Natomiast przy tej grze to nowa gra. Jak my tam się możemy dostać? No, znaczy tam jest troll, którego i tak nie jesteśmy w stanie pokonać, także nie wiem po co nam się próbuje dostać aktualnie, bo to bez sensu. Wrócimy tutaj. Jak już będzie bardziej dokokszony. No mocniejszy w każdym razie, jak będzie taki zbufowany. I wtedy dopiero tutaj przyjdziemy i jakoś spróbujemy się tam dostać. Teraz aktualnie, oczywiście tutaj to mnie nie interesuje. Wczytaj grę. Okej, okay. I tak tam na razie nie chce się dostać, tylko tam jest jakiś kufer, który może być bardzo interesujący. Ale no i tak, nie ma jak tam po niego pójść, bo tam jest ten troll, jest bardzo mocny. Dobra, chodźmy stąd, na tą wieżę. Bezi. Teraz tylko, żebyś się nie zabił. Hop, elegancko skok na główkę, który przeżyliśmy. I wejdźmy sobie na tą wieżę, może jakiś kuferek fajny będzie, może jakiś mieczyk, może coś ciekawego. Chcę wam pokazać jak najbardziej tą edycję rozszerzoną. No tylko wiadomo, że musiałem przejść 4 razy tą grę, żeby pokazać wam w 100% jak to wygląda. What the fuck? Jaka drabina. O, poczekajcie, to jakieś księgi. Fajnie to wszystko wygląda. To zostało oczywiście dodane w edycji rozszerzonej. Tylko na pewno po coś... Tu mamy wejść, coś tu musi być. Oj, drabina też fajnie zrobiona. Jakieś zwoje. Okej, to wszystko? Tak, to wszystko. No jedynie jeszcze ładny widok. Okej. I to wszystko. I nic ciekawego tutaj już nie ma. To teraz idziemy gdzie?
oczywiście do starego obozu i chyba najszybciej będzie, jak użyję teleportu do łowców orków. Tak mi się wydaje. Okay. Czyli już mam dwa kamienie, zgadza się? Sprawdźmy. Tak. Teraz droga do pana Diego Aragorna. Nie wiem czemu, ale Diego kojarzy mi się z Aragornem. Użyjmy sobie eliksir prędkości, bo nie chce mi się tyle czasu marnować na odcinek. I zakończymy sobie odcinek przy Diegosie, naszym starym kumplu, który od początku tutaj, że tak powiem, chciał nam wskazać odpowiednią ścieżkę, ale nas nie zmuszał. To było właśnie fajne, że on niby miał rozkaz, żeby udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym wyborem jest stary obóz, ale tak naprawdę on nas nie zmuszał, żebyśmy do niego dołączyli i szanował nas, mimo tego, że dołączyliśmy do innego obozu. Także to było jak najbardziej w porządku. Zresztą wiele razy śmiał się nawet, jak była to zadanie z tą listą Jana, to jeżeli właśnie... On myślę, że niego się tego spodziewał, że możemy zanieść tą listę do nowego obozu i tak był rozkoł, że jego się pewnie by śmiał z tego, że to zrobiliśmy, ale nie byłby na nas zły. Także to jest całkiem spoko. Okej, no idziemy oczywiście tutaj. Tu powinien być pan Diegos. No i tutaj właśnie żałuję, bo że ten zwój teleportacyjny użyłem, bo będziemy musieli biegać do nowego obozu znowu. Bo pan Saturas nie chciał nam dać prostego zwoju. Znaczy nie zwoju, tylko runy. Tylko dał nam jeden zwój, chociaż mógł nam dać chociaż dwa zwoje. Dobra, jest pan Diego. Oczywiście zapisujemy grę. I kończę odcinek w tym momencie. Także jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapki w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mnie, kliknijcie w dzwoneczek, żebyś na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się, niech śniące moje zanim, pamiętajcie o tym. Na razie.